Marzyłeś kiedyś o jeździe wagonikiem bez torów? Po oglądnięciu dzisiejszego odcinka na pewno ci się to uda. Witam! Z tej strony Ewuko, słuchajcie, jesteśmy w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak, jak możecie zobaczyć po tytule, dzisiaj wam przedstawię jazdę minecartem bez użycia torów. Słuchajcie, do tego wszystkiego będziecie potrzebowali masę, naprawdę masę wagoników. Mogliście zobaczyć, jak to mniej więcej działa, słuchajcie, już po wstawce, którą wcześniej mieliście. Jeżeli to gdziekolwiek widziałeś, to nie pisz mi o tym naprawdę, bo wiem, że to jest stary trik, ponieważ ten trik działa od wersji 1.7 i uwaga, ja jestem na wersji 1.8 i mi to działa, więc możecie napisać, czy wam też to działa. Słuchajcie, do tego wszystkiego potrzebujecie właśnie jednego toru, masę minecartów i robicie sobie taką oto rynienkę tutaj, słuchajcie. Kładziecie sobie jeden minecart na górze i cała magia zaczyna działać, jak tutaj pojawi wam się taka obramówka macie, o właśnie ją teraz widać, jeżeli ją macie, to spamujecie sobie właśnie tutaj minecartami, naprawdę używacie, czym więcej ich użyjecie, tym stabilniejsza będzie wasza jazda, bo po czasie to wszystko się rozpada, jak tak na pierwszy rzut oka nic nie widać, nie? Ja sobie tutaj zamknę, musicie zniszczyć ten tor, ja tu zrypałem, o jeszcze nie niszcząc rynienki, słuchajcie, tutaj musicie rozwalić sobie właśnie ten tor, tutaj najlepiej sobie to zakopać, żeby nie wpaść do tego po prostu. I co magia działa, jak kurde wejdziemy sobie do niego i klikniemy W. Jak widzicie, kurde, zmasowane minecarty, jeździmy sobie. I jeżeli na przykład byście tak trafili jak ja, to możecie popróbować klikać różne strzałki i wtedy się to odbaguje. Nie można wjeżdżać niestety właśnie po jeden blok do góry, ale ja właśnie tutaj, patrzcie, czekajcie, robię WSD, ciągle klikam, no i tutaj już stąd się nie da wyjechać, ale jak słyszycie, ciągle jedziemy, po dźwięku można określić, że ciągle jedziemy. No i taki króciutki dzisiaj odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli będzie dużo łapek, pokażę wam podobny bug, tylko że z łódką, też na wersji 1.8, bo super, naprawdę fajna sprawa, możemy w bardzo szybki sposób się przemieszczać, więc jeżeli ten film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Słuchajcie, jeszcze taka mała informacja na koniec, ponieważ poprawiam szkołę, bo troszkę ją zaniedbałem, materiałów może być troszkę mniej, myślę, że przez ten tydzień, ewentualnie następny, i później zaczynamy hardkorowo lecieć, więc wybaczcie mi, jeżeli by dzień bez filmu, lecz musicie mnie zrozumieć, że ja też mam jakieś swoje obowiązki i muszę się z nich wywiązywać, więc mam nadzieję, że wam się dzisiejszy film spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Na grupie mojej na Facebooku będą informacje odnośnie kiedy film i jakby nie było, to dlaczego. Ja byłem MWK, mam nadzieję, że widzimy się jutro. Trzymajcie się, yo!